Dzień dobry Państwu, część druga. Szanowni Państwo, złodziejstwo w Polsce nie będzie, na pewno. A zwłaszcza w Białymstoku. Jeżeli paczka idzie do człowieka Jan Rodo, to powinno dotrzeć. Jeżeli przyszłaby paczka tu, na Szkolną 17, tak jak poczuka, przyszła, ja była, prawda była w tym rupieciu moim, ale znalazła się i ja oddałem dla Jana. Paczka, pocztówka. Nie będzie kraść paczki Meksykano i Piotrek. A. Z tego powodu, że złodziejstwa nie będzie. Jeżeli szła paczka do Jana Rodo, to powinno iść normalnie. Na Szkolną 17 ja przychodzę, a ja mówię: Janek, do ciebie paczka. Nie rozpakowana. Chcesz, masz nóż, nożyczki i rozpakuj sobie, zobacz. Chcesz w pudełku nie nieść, to ja dam reklamówkę, przypakuj do reklamówki, możesz w reklamówce sobie nieść. To jego sprawa, czy on będzie nieść. Czy w reklamówce, czy paczkę włożymy do reklamówki i sobie niesie do domu. A co tam w paczce? W domu można rozpakować sobie przed mamą, przed bratem i podzielić się sobie między rodziną. To już nie moja sprawa. Jak on się podzieli w domu swoim? Może dać dla mamy, może dać dla brata. Jeszcze dla bratów może dać. Jego sprawa. I ja liczę, że z tym sposobem skończy się, że Piotr A. zakończy pracę, bo na pewno ludzie się dowiedzą w zakładzie jego i tak dalej, że będzie Piotrek zbierać na śmietnisku po chobokach, będzie chodzić, będzie grzebać się w chobokach, tak jak Jan Rodo, ale będzie bezdomny i tak dalej. Nie będzie kraść paczek od człowieka bezdomnego. Z tego powodu, że to dla jego skończy się. Jak najprędzej. I dla Meksykana. Kłamstwo, obłudę. Że nie będzie chodzić w ubraniach cudzych i chwalić się, że ja, o, dostałem paczkę. Paczkę dostał, ale kogo czasami? Jana Rodo. I ubrał Jana Rodo. Co? Koszulki. Koszulki, bluzy i tak dalej. I chwali się. Spodnie i tak, może być spodnie, a jeszcze do tego many. Było w jednej paczce 250 zł, a drugi 100 czy 50 zł, 50 czy 100 zł było. Teraz zabrał jedna, skąd? Z Wrocławia i z Poznania. Powiedz sam. Wrocław i Poznań były dwie paczki przysłane. Dla kogo? Dla mnie, dla Jana. No. I? Do tego i... Dostałem jeszcze i pocztówkę z Poznania. O. I z pozdrowieniami do tego, i że oni mi wysyłają po prostu paczkę. No. A tej paczki do tej pory nie mam. Bo poszła do Meksykana. No. I widzicie Państwo, Jan Rodo sam powiedział, że gdzie paczka poszła i dwie paczki gdzie poszło. I powiem tak, to z tym się skończy się jak najprędzej. Skończy się jak najszybciej z tego powodu, że Meksykano będzie za takie rzeczy odpowiadać, karalnie jeszcze, że nie będzie kraść paczek, że nie będzie zabierać paczek cudzych. Bo to złodziejstwo jest po prostu, to jest złodziejstwo. Mienie Jana Rodo, to jest mienie, mienie, ubranie, pieniądze i tak dalej. Że kradzione paczki. Dwie. I skończy się z tym kradzieństwem i tak dalej. To nie będzie takie ale, male i kutumale. Że skończy się z tym, że jak idzie paczka do człowieka bezdomnego, a na mój adres, od razu ja by zapakowaną paczkę przyszedłby Jan, ja by powiedziałby: Janie, bo Rodo, proszę, twoja paczka, dwie paczki. A co jest w środku? Sam rozpakuj, możesz to rozpakować, dam ci reklamówki duże, zapakować do reklamówki i co? Nieść do domu i przed bratem, czy przed mamą swoją ukochaną rozpakować, podzielić się i tak dalej. I, a jak przyjdzie moje pieniążki, to mama otrzyma, Jan otrzyma 100 zł, a mama otrzyma 200 zł. Z tego powodu, że mama mi się podobała, że starsza
kobietę i tak dalej. Ładna, piękna kobieta. I otrzyma 200 zł, mama. Sam będę nagrywać z kamerą, że jak daję 200 zł, wręczę dla mamy ukochanej Jana. Dla Jana. Mamy. Bo RODO. I dostanie 200 zł, a Jan dostanie 100 zł i będzie u mnie nadal przebywać i nadal będzie pomagać mi. Tak, Janie? Tak, zgadzam się. Drzewko, wszystko będę rąbał i ci porządek zrobię na podwórku. Dobra. I że wszystko tego będziesz miał the best. I widzisz, Janie, zadam tobie pytanie. Gdzie lepiej być? Czy u Meksykana, czy u mnie? Na dzień dzisiejszy to jest dobrze u ciebie być, bo nie powiem, obiad zjem, tutaj go kawę piję, to wszystko. I herbatkę. Herbatkę czy tam ten. A zimą pijesz herbatkę? Zimno nie, ciepło. Sam sobie robisz, tak? Sam sobie robię, co chcę, jak to się mówi, jakby to powiedzieć, jakby w własnym mieszkaniu był. Tak. Dogadujemy się między sobą? Nawet odbierasz, co? Wszystkie telefony odbieram, jako sekretarz. Ale to żart to było. Nie, odbieram telefony, bo zawsze jest prezes zajęty. Ale czy ten mówić prezes? No to jak mam mówić? Inżynier? Krzysiek. No. Panie Krzyśku. Nie, nie panie, bo panie byli kiedyś. A, Krzysiek. Co, wyginęli? Wyginęli. Ja tak samo jak zachodzę do sklepu, panie szefowo tutaj, tak samo i do ciebie będę gadał. Panie Krzyśku tutaj. Dobra, niech będzie. Na pana trzeba, jak to się mówi, nie? Przysłowie wyglądać. Dobra, daruję. Dobra. Mieć pieniądze, jak dobra. To się mówi i tutaj. No, ty posiadasz to prawie. No. Pieniądze, brodę i... Brody nie posiada. A, brodę posiada. Tak, każdy ma brodę. No i, a ty brody nie posiadasz? Ja się ogolił teraz pięknie, ładnie. Wszystko zgoliłem, co miałem. Panie już odbieram telefon, bo muszę iść jako sekretarz. Tak, słucham. Zesłujcie. Ja nazywam się Jarosław Andrzejewski. Tak. Halo. Tak. A co się dzieje? Matki się palą. Tak. A co robię? Muzyki słucham. Muzyki słucham. No. A co jeszcze trzeba? Kurwa, i ciebie w dupę jebane. Kurwa. Weź na twój ten pierdolony kanał. To do dupy niepodobne jest. A dlaczego? Jakaś dziewczyna dzwoniła, a potem łepek. Ale co? No, rozmowę. Z tym. Ja z majorem. A majora się nie ma, upłynąć się. No, to mi powiedział, że poszedł w rzekę i dopiero będzie w poniedziałek, po południu. No bo taka prawda jest. Bo on tak przychodzi. Bo wcześniej go nie będzie. Nie, powiedziałem, że powiedział, że wieczorem. No, wieczorem, jak kiedyś powiedział, w piątek. To w piątek wieczorem, a dzisiaj mamy ten, niedziela. I dalej. A matko i córko. Jak, takiego... A wiadomo, może zrobić córkę. A może zrobić, no i teraz co? I teraz wychowuje ją. Także wszystkich pozdrawiam, jak to się mówi, ogółem z Białegostoku, poza Białegostoku, z całego świata. I to jedność. A druga sprawa, ładnie mi tu się żyje. No,
trochę się pije, jak to się mówi, od czasu do czasu, pali się, to ten, no, kultura wysoka, jak to się mówi, tego, jeść mam co, the best, tego, kartony pełne są jedzenia z multum. Paszteciki, nie paszteciki, konserwy, nie konserwy, wszystko jest. Kuchnię mam do ustąpienia. Kiedy chcę, to co mogę zagotować i herbatę, i kawę, i zrobić jedzenie. Kuchenkę, jak to mówi się, piec jest. Rozpalam, se gotuję, co chcę. Także prezes klubu, jak to się mówi, tego, nic na ten temat nie mówi, bo i sam się naje. Przepraszam, że kaszlę, bo grypę mam. Tutaj. Także ludzie, pozdrawiam was wszystkich, jak to się mówi, tego, możecie prezenty jakieś przesyłać, przesyłajcie na ten adres. A jak nie, to na adres podany wcześniejszy do Aldony. Dobra, zamykaj. Ale ładny.